Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu ostrzeżenie dla giełdy. To może być pułapka. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Zanim zaczniemy ten materiał, informacja. Korzystam z platformy XStation 5 i z terminala Bloomberga. Więc wszystkie wykresy, które się pojawiają w tym materiale, pochodzą właśnie z tych dwóch źródeł. Ostrzeżenie dla giełdy. To może być pułapka. Zaczynamy sesję amerykańską w bardzo dobrych nastrojach, ponieważ wydarzenia ostatnich godzin, ostatnich dni dają nam pożywkę ku temu, żeby indeksy giełdowe, ryzyko, żeby było kupowane. No i wygląda na to, że indeks S&P otworzy się dzisiaj z kolejną luką wzrostową, że będziemy na samym początku sesji amerykańskiej nad poziomem 4000 punktów, ale warto się zastanowić, co będzie dalej. Pamiętamy, jakie są przyczyny główne tego, że indeksy giełdowe zaczęły dzisiaj, w tym tygodniu zaczęły rosnąć. I to praktycznie w mojej ocenie nie jest informacja z ECB, nie były te wszystkie informacje dotyczące przyszłej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, ale przede wszystkim zachowanie ropy naftowej, ponieważ ropa naftowa dla rynków jest teraz wskaźnikiem wyprzedzającym procesy inflacyjne. Więc jeżeli ropa naftowa spada, to procesy inflacyjne będą w amerykańskiej i w światowej gospodarce prowadziły do spadku inflacji, a w takiej sytuacji nie będzie już teoretycznie szansy i większego prawdopodobieństwa dalszych podwyżek stóp procentowych, a tą sytuację lubią giełdy papierów wartościowych i moim zdaniem to właśnie zachowanie ropy naftowej, która w tym tygodniu spadła wyraźnie poniżej tej dwuletniej linii trendu wzrostowego, którą widać na wykresie, to właśnie to zachowanie było kluczowe i najważniejsze i odpowiedź na pytanie, dlaczego giełda rośnie, tkwi właśnie w tym, co się dzieje teraz na ropie naftowej. Ropa naftowa spada także z tego powodu, że rosną obawy o recesję, o spowolnienie gospodarcze i spadek globalnego popytu. Dlatego też wkrótce indeksy giełdowe będą musiały podjąć decyzję, w którą stronę ruszyć. Czy faktycznie dyskontować to, że te procesy inflacyjne będą zahamowane, a tym samym stopy procentowe nie będą musiały iść w górę dalej? Czy też spadek ropy naftowej oznacza ryzyko naprawdę pogłębienia recesji, spowolnienia gospodarczego, a w takiej sytuacji giełdy będą musiały się do tego dostosować. Więc w najbliższym czasie to, co się będzie działo na giełdach papierów wartościowych, będzie właśnie odpowiedzią na to pytanie. Czy giełda dyskontuje, że spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i krótkie, czy też, że spowolnienie gospodarcze wynikające z zachowania ropy naftowej oznacza, że będzie dłuższe i że recesja będzie głęboka. I wkrótce indeksy giełdowe to wybiorą, ponieważ giełda dyskontuje to, co się wydarzy w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. I to, co się wkrótce wydarzy na giełdach papierów wartościowych, będzie odpowiedzią na to pytanie właśnie, jaka będzie skala recesji spowolnienia gospodarczego. I jeżeli indeksy giełdowe utrzymują się nad poziomem 4000 punktów, to moim zdaniem w takiej sytuacji jest szansa na to, że będzie wyceniany scenariusz bardziej optymistyczny, czyli że spowolnienie gospodarcze będzie krótsze i że nie będzie aż takie głębokie. Natomiast kiedy indeks giełdowy S&P spada poniżej poziomu 4000 punktów, to w takiej sytuacji moim zdaniem rynek wycenia, że spowolnienie gospodarcze będzie dłuższe i że będzie trwało dłużej i że będzie oczywiście ta recesja głębsza. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że okolice 3900 punktów na indeksie S&P, a będę się dzisiaj poruszał na wykresach tygodniowych, to jest także miejsce, gdzie przebiega potężne, ważne zniesienie Fibonacciego 61,8% oraz gdzie przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym, więc znaczenie tych poziomów jest teraz bardzo, ale to bardzo ważne i istotne. I teraz na to nakładają się te czynniki, które wczoraj wystąpiły, czyli decyzja ECB i te wszystkie informacje z Europejskiego Banku Centralnego dotyczące przyszłej polityki monetarnej, które doprowadziły w pierwszej kolejności poza oczywiście zmianami na rynku pieniężnym, do osłabienia amerykańskiego dolara. Przypominam także tezę, którą już tutaj przypominam od wielu, wielu tygodni o tym, że amerykański dolar jest umacniany, ponieważ globalny kapitał szuka bezpiecznej przystani w sytuacji właśnie rosnącego prawdopodobieństwa spowolnienia gospodarczego i recesji. Natomiast każde wzrosty euro-dolara oznaczają,
że w takiej sytuacji rynek będzie oczekiwał, że kapitał z Wall Street będzie uciekał i na całym świecie będzie szukał stopy zwrotu. I amerykański dolar, który zaczął się wczoraj osłabiać, dał właśnie sygnał ku temu, żeby wieścić, że kapitał z całego świata może mieć szansę i będzie szukał stopy zwrotu na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, czy tak się stanie, ponieważ zachowanie amerykańskiego dolara wczoraj zostało zinterpretowane w taki sposób, że rynek na całym świecie szuka stopy zwrotu i że jest nastawienie na risk on, czyli szukanie ryzyka, a eurodolar, w tym wypadku warto na to zwrócić uwagę, eurodolar jest teraz na ważnych poziomach, ponieważ parytet to jest także miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego, więc gdyby doszło rzeczywiście do większego wzrostowego odbicia, mógł być to zwiastun tego, że przed nami jakaś większa wzrostowa korekta na głównej parze świata, czyli tendencja do osłabienia amerykańskiego dolara i oczywiście w takiej sytuacji byłaby to pozytywna informacja dla wszystkich aktywów, tylko nie tych denominowanych w amerykańskim dolarze, czyli wszystkich innych aktywów poza Stanami Zjednoczonymi. Patrzymy także na zachowanie amerykańskich obligacji. Rentowności co prawda utrzymują się powyżej poziomu 3,20, natomiast każdy spadek rentowności będzie uzasadniał tezę, że spadek ropy naftowej będzie także przynosił nam tendencje dezinflacyjne, czyli ruch ku spadkowi inflacji, więc poza ropą naftową patrzymy także na zachowanie amerykańskich obligacji, na rentowności, które jeżeli będą spadać, będzie to duża pożywka dla byków na giełdach papierów wartościowych i odwrotnie, jeżeli rentowności pójdą w górę, to raczej będzie to ostrzeżenie dla giełdy, że te wzrosty mogą być pułapką. Przypominam także o tym, że hedge fundy, duzi inwestorzy wykorzystują takie wzrosty do otwierania nowych, krótkich pozycji i ten następny wykres to jeszcze bardziej pokazuje, ponieważ pamiętamy, że rynek instrumentów pochodnych, jakim są opcje, jest niezależny, czyli nie musi być tyle samo opcji na spadki, czyli tych opcji put, i tych opcji na wzrosty, czyli opcji call. I co się okazuje, że wolumen handlu opcjami put, czyli tymi na spadki, staje się już być większy niż wolumen handlu opcjami call na wzrosty. To jest następny sygnał, który daje nam ostrzeżenie dla giełdy, że inwestorzy te wzrosty wykorzystują do tego, żeby tankować instrumenty pochodne, które zabezpieczają przed spadkami, bądź też pozwalają spekulować na spadki indeksu giełdowego. I gdy połączymy to z zachowaniem rynku opcji, który pokazuje nam na wykresie 3D uśmiechy opcyjne, czyli momenty, jakie są handlowane poszczególne ceny opcji względem delty i względem terminu wygasania instrumentu pochodnego, to widzimy jak na dłoni, że co najmniej do końca tego roku zdecydowaną przewagę mają opcje put, czyli one są droższe i to właśnie na tych opcjach put zabezpieczających przed spadkami bądź też pozwalającymi spokolować na spadki jest większe zainteresowanie. Rynek na to się nastawia, widać to po cenach tych opcji, więc to jest naprawdę poważne ostrzeżenie dla giełdy, że wzrosty to może być pułapka i warto naprawdę zwrócić na to baczną uwagę. Natomiast z optymistycznych wieści dzisiaj myślę, że otwarcie sesji będzie oczywiście na plusie, ale co dalej, to jest wielka zagadka. Psychologiczny poziom 4000 punktów będzie oddziaływał także podczas dzisiejszej sesji. Każdy spadek poniżej będzie źle odczytany, natomiast utrzymanie nad poziomem, utrzymanie nad dzisiejszą luką wzrostową będzie pozytywnym sygnałem. Gdyby patrzeć przez pryzmat zachowania Bitcoina, to jednoznacznie należy stwierdzić, że tutaj kryptowaluta spodziewa się ładnej sesji, ładnych wzrostów na indeksach giełdowych na Wall Street podczas dzisiejszej sesji. Czy tak będzie? Zobaczymy. Wczorajsze zawirowania związane z decyzją Europejskiego Banku Centralnego przekładają się także na europejskie parkiety. W tym wypadku patrzymy, jak rosną niemieckie rentowności obligacji. Oczywiście jest to negatywny sygnał dla giełd papierów wartościowych, ale wygląda na to, że rentowności na poziomie 1,7% niemieckich 10-latek są już praktycznie w cenach, a to, że rentowności niemieckich dwulatek są najwyższe od 2011 roku, także jest w cenach i indeks DAX, jeżeli dzisiaj zakończy tydzień nad poziomem 13 tysięcy punktów, to będzie to naprawdę zachęta do tego, żeby próbować wieścić także wzrosty na indeksach giełdowych w Europie, które są, przypominam,
bliżej konfliktu zbrojnego. Ten konflikt zbrojny odciska się piętnem na rynkach europejskich, w znacznie mniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych, więc gdyby jednak patrzeć przez pryzmat giełdy papierów wartościowych, no to w takiej sytuacji poziom 13 tysięcy punktów jest idealnym punktem odniesienia, ale gdyby zobaczyć także lokalną europejską specyfikę, to równolegle patrzmy także na zachowanie ceny gazu. Cena gazu w poprzednim tygodniu w Europie bardzo mocno spadła, także w poniedziałek nawet zrobiłem materiał, który zatytułowałem Krach na gazie. Natomiast wygląda na to, że kształt świecy tygodniowej w tym tygodniu potwierdza to, co się działo w poprzednim tygodniu, czyli naprawdę tak jakby się odwracał trend wzrostowy na spadkowy na cenie gazu ziemnego, a to byłaby bardzo dobra informacja dla europejskich spółek, dla europejskich perspektyw inflacyjnych i oczywiście byłaby to wyśmienita pożywka dla byków na giełdach papierów wartościowych, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak to zostanie zinterpretowane. Na rynku walutowym bardzo dużą uwagę poświęcamy także parom związanym z jenem z powodu dzisiejszej interwencji słownej prezesa Bank of Japan, który zaczął sygnalizować, że osłabienie jena nie jest pożądane, więc w takiej sytuacji jest to czynnik zachęcający do umocnienia japońskiej waluty. Jak widzimy na wykresach, kształt świecy tygodniowej i ten długi górny cień tej świecy może sprzyjać tendencjom spadkowym, ale w przyszłym tygodniu oczywiście musi być to potwierdzone. Natomiast widzimy na wykresie bardzo długoterminowym, że są to poziomy, na których Bank of Japan 20-30 lat temu interweniował dość skutecznie przeciwko osłabiającemu się jenowi japońskiemu i zobaczymy, czy rzeczywiście w tym wypadku będzie podobnie. Dolar jen jest teraz szczególnie ciekawy, ponieważ globalna presja na amerykańskim dolarze, widoczna na eurodolarze, jest teraz wzmacniana tendencjami na jenie z powodu tej interwencji słownej, która dzisiaj o poranku w Europie była przeprowadzona przez Japończyków. Jeżeli popyt na ryzyko ma zaatakować, to na surowcach patrzmy także na miedź. Miedź zbliża się do poziomu psychologicznego 8 tysięcy dolarów, więc każdy powrót na poziom 8 tysięcy dolarów będzie jednoznacznie zinterpretowany korzystnie dla ryzyka i ostrzeżenie dla giełdy będzie zneutralizowane w krótkim terminie, natomiast każde utrzymanie poniżej tego poziomu moim zdaniem jednak będzie sygnalizowało słabość i będzie sygnalizowało, że to ostrzeżenie dla giełdy naprawdę jest faktem i że wzrosty to może być pułapka, którą teraz obserwujemy na giełdach papierów wartościowych. Przed nami bardzo ciekawa sesja, dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych o większym znaczeniu, więc sesja jest typową na test sentymentu i oczywiście inwestorzy patrzą, gdzie będą się kończyły świece tygodniowe, gdzie będą się kształtowały ostatecznie te wykresy, bo to nam bardzo dużo powie o kondycji popytu i podaży. Na koniec dział oczywiście poświęcony polskim aktywom. Jeżeli eurodolar rośnie, to w naturalny sposób występuje presja na umocnienie krajowej waluty i dzisiaj to obserwujemy. Obserwujemy to, że dolar złoty spada poniżej poziomu 4,70, ale euro złoty nie chce pokonać tego poziomu jeszcze, więc zobaczymy, co się stanie podczas sesji amerykańskiej. Natomiast gdyby patrzeć przez pryzmat rynku obligacji, to widać jednoznacznie, że pomimo tego, że rentowności amerykańskich, niemieckich obligacji rosną, to polskich obligacji spadają. Wykres 3-latek polskich, czy też 10-latek polskich, gdzie wracamy znowu poniżej poziomu psychologicznego 6%, to jest dobra wiadomość dla ryzyka i oznacza, że umocnienie krajowej waluty wynikające z zachowania euro-dolara oznacza przepływ globalnego kapitału, który szuka na całym świecie stopy zwrotu i parkuje między innymi w polskich obligacjach, które charakteryzują się teraz tym, że dają bardzo dużą stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku i to pomimo ryzyka geopolitycznego, które jest związane z wojną, które wpływa na wycenę na przykład polskich akcji. Dlatego giełda papierów wartościowych polskich jest jedną z najsłabszych, jeżeli nie najsłabszą giełdą papierów wartościowych na całym świecie, zwłaszcza w Europie. Ale jeżeli jesteśmy już przy giełdzie papierów wartościowych, to dzisiaj rano powiedziałem, że poziom 1500 punktów jest kluczowy, newralgiczny. W momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy wyraźnie nad tym poziomem, jesteśmy na maksimach sesji na indeksie WIG20, więc wygląda na to, że sesja będzie sukcesem byków i będzie oznaczała, że obroniła się dolna linia trendu spadkowego, obroniło się także na wykresie tygodniowym zniesienie Fibonacciego, które jest w rejonie 1500 punktów i jest szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie. Ale jeszcze raz przypomnę, czas na polskie akcje nadejdzie dopiero, kiedy będą perspektywy na obniżki stóp procentowych w Polsce,
a to jest perspektywa dopiero końcówki 2023 roku. To nie jest jeszcze czas na polskie akcje, więc jeżeli kapitał międzynarodowy tu przypływa, to on parkuje w polskich obligacjach, gdzie można będzie uzyskać bardzo wysoką stopę zwrotu, a nie w polskich akcjach, ale także moim zdaniem warto obserwować w tym wypadku złotego, który nam pokazuje, czy te przepływy międzynarodowe są, czy też nie. Jeżeli złoty się umacnia, oznacza to, że kapitał do Polski przypływa, zwłaszcza z Wall Street, a jeżeli złoty się osłabia, to znaczy, że kapitał się wycofuje. Na razie poziom 4,70 na dolar złotym i na euro złotym cały czas jest w grze, jest fantastycznymi punktami odniesienia, łącznie z poziomem 4,65 na euro złoty, który jest średnioterminowym punktem odniesienia. Odsyłam do dzisiejszego porannego wpisu na ten temat. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę udanego weekendu, wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam.